Dzień dobry, drogie dziewiarki. Dzisiaj w taki wiosenny, piękny, ciepły dzień założyłam moją bluzeczkę z Adele i jako jej debiut usiadłam przed Wami, żeby opowiedzieć Wam o drutach firmy Adli, o takim wycinku drutów, czyli wzięłam na warsztat przegląd drutów na żyłce stałej firmy Adli. Jakie są pomiędzy nimi różnice, które lubię, które mniej lubię, bo każda z nas ma inne preferencje i włóczkowe, i drutowe. A jeżeli poopowiadam Wam o różnicach, o tych, o zaletach, o wadach poszczególnych z nich, to i może kogoś przekonam do tej firmy. Firma ma bardzo długą tradycję. Jest to firma niemiecka, w całości swoje druty produkuje w Niemczech. Ma ponad 150 lat. Jest firmą rodzinną, a my we Dziewiarce kochamy firmy rodzinne, bo sami jesteśmy taką właśnie firmą. Wprawdzie w dużo mniejszej skali, ale właśnie lubimy firmy rodzinne. Firma Addi ma dużo różnych akcesoriów do dziergania, rozbudowane szydełka, akcesoria wszelakie, tak zwane przydasie, czyli markery, miarki, nożyczki, duże nożyce i różne rzeczy, ale to dzisiaj chciałabym opowiedzieć o drutach. O drutach, które tutaj zebrałam. Tutaj mam kłębowisko drutów, ja do niego wrócę, a poszczególne rodzaje. Zaczęłabym od drutów bambusowych. Jeżeli bambusowe, bo to ja je nazywam drutami ciepłymi, to muszą iść za nimi druty oliwne, następne druty tak zwane basic, czyli takie tradycyjne druty. One nie są bardzo ostre, my je nazywamy druty bazowe w dziewiarce. Druty pokryte białym brązem i na końcu o nowelach. Tak napomknę jeszcze, że koło jesieni, między sierpień, wrzesień, firma Adi wypuści taką nowość drutową. One będą trochę podobne do noweli, ponieważ będą miały takie rowki na całej swojej powierzchni, które mają za zadanie masować dłonie. Czy tak będzie, czy będą masować, nie wiem, przekonamy się, kiedy już będą w ofercie, a póki co skupmy się na tym, co jest i w tym pokażę Wam końcóweczki, bo wiem, że zawsze pytacie, czym się różni dana końcówka w danych drutach od innych końcówki, więc przyniosłam tutaj różne te rodzaje, o których powiedziałam, żebyśmy porównały końcówki drutów i ich powierzchnię. Druty bambusowe. Ja tutaj mam taką mini próbeczkę na tych drucikach. To są druty bambusowe. W firmie Adi to jest jasne. To są druty jasne, są bardzo lekkie. To jest niebywała zaleta tych drutów bambusowych, że one są najlżejsze z wszystkich drutów. Nie mają połysku, także jeżeli dziergamy w oświetleniu sztucznym, to nie będzie nam się nic odbijać w drutach, bo wiecie, że w metalowych drutach czasami się światło lampy odbija, więc w bambusach nic nam się nie będzie odbijać. Są jasnymi drutami. Ja lubię na przykład, gdy druty są jasne, choć oczywiście druty oliwne na przykład są ciemniejsze. Ale to nic nie powoduje. Po prostu to jest tylko wrażenie estetyczne, gdy coś jest jasne. Lubimy jasne rzeczy. Poza tym ciemne włóczki po jasnych drutach, te oczka bardzo dobrze widać. Druty bambusowe mają według mnie najmniejszy poślizg z wszystkich pozostałych tutaj zgromadzonych przeze mnie drutów. Czyli nadają się do śliskich włóczek. To jest ich zaleta. Wadą jest to, że włóczki, które nie posiadają poślizgu, nie będą ładnie sunęły po tych drucikach. To jest wada, że nie nadają się do włóczek tak zwanych bez poślizgu, czyli na bambusowych drutach pięknie powinien nam pójść jedwab, śliska włóczka,
wiskoza. Następnie moherek nie będzie tańczył, będzie się trzymał akuratnie drucików. Panie, które lubią taki kontakt z naturą i lekkie druty, to myślę, że o bambusach powinny pomyśleć jako o tych swoich najbardziej bazowych drucikach. Na tej próbeczce, którą mam, pokażę Wam, jak ona się wkuwa. Oczywiście tutaj to jest moherkowa próbeczka, więc musicie wziąć pod uwagę, że te oczka nie będą wielkie, ale jak się czy końcówki są ostre? Według mnie są wystarczająco ostre, żeby cały proces dziergania przebiegł nam tak, jak powinien. Czyli tutaj nic się nie dzieje, nie ma wielkiego poślizgu. Włóczka sunie tak, jak powinna. Wielką przyjemnością dla dłoni jest trzymać je. One są ciepłe, to są druty ciepłe, czyli doskonale przyjmują ciepło, ciepło dłoni i na przykład, gdy po przerwie zaczynamy dziergać, to one od razu są ciepłe. To jest info dla pań, które mają często chłodne dłonie i jest im zimno. To druty bambusowe, nie powiem, że grzeją, absolutnie nie, ale są drutami ciepłymi, czyli tak czuje się to to ciepło tego bambusika. I tutaj, jak widzicie, oczka przesuwają się, one nie tańczą, one się delikatnie przesuwają. Ja tutaj mam próbkę z kraweczek próbeczki z włóczki Mohair Fancy, czyli to jest moherek, jedwab, tu jest nitka błyszcząca, tu są cekiny, czyli powiedziałabym dość trudna nitka w dzierganiu i tu mi nic nie spada. I to właśnie są druty do takich włóczek. Nie ma drutów, które będą odpowiadały wszystkim i do wszystkich robótek. Nie ma takich drutów. Które druty kupić? To zależy. Też nie, ja nie odpowiem jednoznacznie, że należy te druty, czy te. Nie, nie. Ja poopowiadam o różnicach, o zaletach, o tym, na co należy zwrócić uwagę. Druty bambusowe wyglądają tak. Jeżeli mówiłam o bambusach, to dla mnie takie naturalne jest zwrócić od razu uwagę na druty oliwne. Druty oliwne są drutami bardziej kruchymi niż druty bambusowe. Kruche, należy ze starannością je traktować. Nie zdarzyło mi się złamać drucika bambusowego w Addi, a oliwny, w szczególności w rozmiarze 3,5, no tak zahaczyłam i mi pękł, ale to jest po prostu charakterystyka tego surowca, że on taki jest. Druty oliwne są cudownie się trzyma w dłoniach, mają ostrzejsze końcówki niż bambusowe. Tutaj widzicie, celowo położyłam je tak koło siebie, żeby można było popatrzeć. Końcóweczka jest inna w bambusiku. To bambusik mam tutaj po prawej, on jest ciemniejszy. Jest drutem ciepłym, nadaje się właśnie również do włóczek, które nie lubią śliskich drutów, czyli wiskoza, jedwab, moherek doskonale się na tym spisze. O tak. No i one trzymają po prostu te oczka porównywalnie jak bambusowe. Są ciemniejsze, to już powiedziałam wcześniej. Zdarza się, że rysunek drewna na poszczególnych rozmiarach, na poszczególnych samych drucikach różni się rysunkiem drewna, może się różnić i one różnie wyglądają. Akurat w tym rozmiarze, to jest rozmiar 4, nie rzuca się to w oczy, ale w grubych drutach to rysunek może być naprawdę zadziwiający. To też jest bardzo przyjemne, taki kontakt z naturalnym surowcem użytym do produkcji drutów. To są dla mnie porównywalne druty pod kątem poślizgu, przy czym oliwne są bardziej ostre. To i kolor jest taki drewna oliwki. Dwa rodzaje to są druty, które ja określam jako druty ciepłe. Jeżeli już były takie druciki i takie druciki, no to myślę, że następnym drutem może być tak zwane druty bazowe. Basic nadal, jak to w Addi się używa takiego sformułowania. Już tutaj odłożę, a później jeszcze porównam z nimi.
druty bazowe, one mają taki kod produktu, my nazywamy to 105 i te druty występują w różnej długości żyłek, tutaj odsunę, żeby Wam nic nie przeszkadzało, w takim, takiej kontemplacji ostrości. Jak widzicie, druty są, błyszczą się, czyli może być w świetle lampy, światełko się może odbijać. To jest pewna wada, porównując je z tymi naturalnymi, czyli z drutami, które są oliwne i które są bambusowe. Położę obok siebie te trzy rodzaje po jednej części, żebyście widziały, jak to jest z nimi. I one są wszystkie w podobnych grubościach. Bambusowe, oliwne i druty. My czasami na nie mówimy na złotej żyłce. Metalowe na złotej żyłce, bo ten kolor żyłki jest, można powiedzieć, złotawy. Już jestem, tak. Oczywiście metalowe druty firmy Adi nie zawierają niklu. Na niektórych opakowaniach jest ten napis, że bez niklu, ale w całości w ofercie Adi nie ma drutów, które są z udziałem niklu. To też jest informacja dla pań, które są uczulone na nikiel. Żyjemy w takich czasach, kiedy trudno znaleźć kogoś, który nie jest na coś uczulony, a uczulenie na nikiel jest dosyć częste, więc to też jest informacja. To są druty bazowe. Ich czubeczki. Co mogę powiedzieć o ich czubeczkach? Czubeczek jest bardziej obły, tak to powiem, niż w drutach oliwnych, niż w tych środkowych. Są to druty, które się doskonale nadadzą do włóczek, które nie mają poślizgu, czyli wszystkie wełny, wszystkie jakie, to niezależnie z jakiego zwierzęcia runo było pozyskane, czy to owca, alpaka, jak wielbłąd, kaszmir, wszystkie wełny doskonale sobie z tym na tych drutach się będą się przesuwać, że tak powiem. Druty metalowe, czyli są na pewno trwalsze niż wszystkie druty, które wykonane są bambus i drewno. Czyli to nic nam się nigdy nie złamie, no ale tutaj zawsze jest coś za coś, zawsze gdzieś jest jakiś kompromis. Jeżeli lubimy dziergać tylko z jedwabiu, no to szukamy drutów, które nie mają poślizgu, ale też czasami nie lubimy jedwabiu, nie lubimy wiskozy, więc szukamy drutów, które nam dadzą nam ładne, równe oczka, bez właśnie takiego tępego przesuwania, to wtedy wybieramy druty metalowe. One wszystkie mają takie same żyłki, zwróćcie uwagę, więc pod tym względem się nie różnią. To jest taki złoty kolor żyłki. Czasami się zdarza, że gdy nie używamy drutów, ta żyłka robi się sztywna i to jest taki myk na to podawany przez firmę Adi. Jeżeli żyłka robi nam się taka niewspółpracująca, należy ją na kilka chwil zamoczyć w ciepłej wodzie. Nie we wrzątku, ale w takiej ciepłej wodzie odczujemy to, że ona jest ciepła na chwilę i wtedy elastyczność żyłki powraca. Czyli jeżeli żyłka traci swoją elastyczność, na chwilę do ciepłej wody. I jeszcze następna rzecz, którą Adi też podaje, żeby drutów, żyłek nie zwijać w takie węzełeczki, takie wiecie, tak ciach, 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 ciach i sobie gdzieś chowamy. Tak nie robimy. Druty należy przechowywać w tej formie. Albo możemy sobie gdzieś wieszać, ale to mało kto ma miejsce na takie rzeczy, ale tak przechowujemy druty. Czyli zwijamy je tak, jak one były w opakowaniu. W ten sposób, tak Wam położę tutaj. One mają być tak przechowywane. W różnych tam, gdzie macie do przechowywania jakieś futerały. Futerały na druty mamy w ofercie sklepu, choć oczywiście Wasza inwencja, jak można przechowywać druty, nie zna granic, więc myślę, że każda sobie poradzi z przechowywaniem. Bambusowe, oliwne, tak zwane druty basic, czyli te na złotej żyłce, te srebrne na złotej żyłce zostały omówione. Z tych trzech, które pokazałam, te mają najbardziej obłe końcówki. Tę końcóweczkę widać, to się czuje, że ona jest obła. W drutach oliwnych czuje się, że ona jest ostra. W drutach bambusowych
Powiedziałabym, że końcówka drutów bambusowych jest pomiędzy ostrym oliwnym a tym bazowym. Jest pomiędzy, ona pod względem ostrości. Następne druciki. Jeżeli była mowa o drutach bazowych, to koniecznie muszę powiedzieć o drutach, które się nazywają Adelaide pokryte białym brązem. To są druty, które są w zamyśle projektanta drutów, bo to tak, druty też są projektowane przez ludzi, często pod wpływem oczekiwań osób dziergających. I tutaj mamy te pokryte białym brązem, mają żyłkę czerwoną. Kolor żyłki według mnie w firmie Adi nie ma znaczenia w sensie elastyczności. To jest ciągle taka sama żyłka, dość elastyczna. Pokryte białym brązem, zwróćcie uwagę, mają tutaj, to jest ten drucik, o tutaj ten po prawej, mają dłuższy czubek. I on jest, to są druty przeznaczone tak zwane do wyrabiania koronek, czyli wzorów ażurowych. We wzorach ażurowych ważne jest to, by móc się dobrze wkuwać w ileś oczek, prawda? Jak to w ażurach, gdzie robimy narzuty, a potem ileś oczek musimy zamknąć. Także, żeby móc zamknąć ileś oczek, ten czubek jest dłuższy, by było jak się wkuwać w druty. Czyli mamy tutaj dłuższą końcóweczkę i ona jest bardziej ostra. I teraz porównując tę końcówkę z tymi drutami bazowymi, to wygląda w ten sposób. Gdy porównamy te druty pokryte białym brązem z drutami oliwnymi, odłożę teraz, czyli tak, jak porównamy z drutami oliwnymi, to ten czubek, czyli ta część, która się wsuwa w druty, w oliwnych jest krótsza, ale ostrość jest według mnie prawie taka sama. Te druty pokryte białym brązem są drutami według mnie najbardziej ostrymi w aktualnej ofercie firmy Addi i bardzo śliskimi, czyli one doskonale się nadadzą do wszystkich włóczek, które są tępe. Tak samo jak mówiłam o drutach bazowych, to druty Lace pokryte białym brązem, wszystkie wełny, jakie Wam przyjdą do głowy, oczywiście włóczki też akrylowe, tutaj o nich nie mówiłam, bo tak w ofercie nie mamy ich wiele, ale zdarza się przecież dziergać również z akrylowych włóczek. Na przykład bawełna z akrylem na tych metalowych pójdzie o wiele lepiej niż na drutach bambusowych i na drutach oliwnych. I to jest też tak, że druty pokryte białym brązem nie śniedzieją. Kiedyś, w ofercie firmy Addi były tak zwane druty Lace, one były złote. Nie mamy już ich w ofercie, ale ja w swoim zasobie drutów, tych drutów jeszcze mam różne tam rozmiary. I to było tak, ja tutaj przyniosłam celowo takie druciki. To jest tak, kolejność powstawania drutów w firmie Adi. Druty bazowe były pierwsze w drutach metalowych, ale one miały nieostre końcówki i miały ten czubeczek był krótszy niż w drutach tak zwanych złotych. Firma Adi wymyśliła wtedy druty złote. Ale druty złote, tak zwane złote, one podczas nieużywania, nazwijmy to tak, śniedziały. Ja tutaj celowo pokazuję taki jeden zaśniedziały drucik, a drugi przetarłam, ponieważ to wystarczyło przetrzeć ściereczką flanelową i ona odzyskiwała swój normalny wygląd. One śniedziały i panie donosiły, że wydzielają nieprzyjemny zapach. To tak można oględnie powiedzieć. I wtedy firma Addi, słuchając klientów, a czemu one były złote? Prawda? By zastanowić się, dlaczego one były złote. One miały nie mieć poślizgu. Miały mieć końcówki ostre, a nie mieć poślizgu. No i to wymyślono wtedy, że jak one zostaną pokryte tą powłoką, nie będą miały poślizgu. I doskonale nie miały poślizgu, tylko że się okazało, że pod wpływem ciepła dłoni wydzielają zapach. Jedne panie to czuły, drugie panie nie czuły. I to tak było. I tak, tak,
Tak było, jedne kochają te druciki, bo przecież one się nie starzeją, druty się nie starzeją, one, jeżeli były kupione, to one się jak najbardziej nadają do używania. I ja znam naprawdę wiele osób, które Adi złote kochają miłością wielką i znam tak, równie tyle takich, które je nienawidzą. No i to tak było, firma Adi je wycofała z oferty, a na ich miejsce pojawiły się druty, które miały wszystkie zalety tak zwanych Adi złote, czyli pojawiły się te druty, czyli pokryte białym brązem. One nie śniedzieją, nie zmieniają koloru, nie wydzielają żadnego zapachu pod wpływem dłoni, a i tym sposobem pojawiły się te. Złote były idealne do koronek, do wzorów ażurowych i oczka się po nich nie ślizgały, czyli one były pomostem pomiędzy drutami bazowymi, miały być właśnie czymś więcej niż druty bazowe dla osób dziergających ażury. No i tak, te moje złote odłożę, już mógłbym powiedzieć do lamusa i wtedy pojawiły się pokryte białym brązem. Ale wtedy się okazało, jak te druty powstały, już były używane, że włóczki po nich się za bardzo ślizgają. Czyli tak, ostra końcówka, śliska powierzchnia, to wszystko powodowało, że firma Adi nadal myślała, jak zadowolić dziewiarki. I wtedy powstały Adi Novel. Taka rewolucja w ofercie drutów na rynku. Są to druty, już Wam tutaj pokazuję. Tak. Są to druty, które mają taką samą końcówkę. Ten czubeczek jest taki sam tutaj, jak druty lace pokryte białym brązem, czyli mają ta zaleta jest powtórzona, a to, żeby się oczka nie ślizgały, zostało zniwelowane poprzez te roweczki, które tutaj występują i przekrój kwadratowy. To jest przekrój kwadratowy, tu tak się obraca. I to jest, opowiem Wam tak, to są jedne z moich najulubieńszych drutów, nowele. Ja na nich bardzo lubię dziergać moherki. Uważam, że moherek dziergany na nowelach powoduje, że w robótce oczka są bardzo, bardzo równe. Dwa mam takie typy w ofercie tej Adi. Nowele i oliwne, ale oczywiście i na bambusach, i na pokryte białym brązem. Każdy się próbuje, każdy się używa. W różnych rozmiarach można mieć różne rodzaje i wtedy decydujemy, które z nich są najulubieńsze. A teraz porównam jeszcze, żebyście zobaczyły, jak się mają nowele pokryte białym brązem. Do tego druty bazowe, do tego druty oliwne i do tego druty bambusowe. Bambusowe są najlżejsze. Pamiętajcie, jeżeli szukamy lekkich drutów, to tylko bambusy. Widzicie, czubeczek w nowelach i w pokrytym białym brązem jest na tym samym poziomie i one są takie same. Czubeczek basiców jest krótszy i bardziej obły. W drutach oliwnych ten czubeczek nie jest tak zaznaczony. To się odbiera jako taką gładką powierzchnię drutową, a w drutach bambusowych jest to takie zaokrąglone tutaj. Czyli ostrość według mnie można by od najmniej ostrych ułożyć tak. Czyli mamy bazowe, mamy bambusowe, później mamy trzecie miejsce oliwne i na czwartym miejscu oba rodzaje, czyli pokryte białym brązem i nowele są jako ten sam rodzaj drutów. Jeżeli mówię o drutach novel od Adi, to nie sposób nie powiedzieć o tak zwanych, ja sobie żartuję oczywiście mówiąc w ten sposób, to są kolekcjonerskie nowele, bo one tak wyglądają, to są produkowane przez firmę Adi, nazywają się Uladikty i na różnych typach, długościach żyłek, w różnych rozmiarach. Wszystkie rozmiary są zazwyczaj od 2 do 8. Jest to ten sam nowel, tylko na czarnej żyłce, jak widzicie, i to jest specjalnie wyprodukowane dla firmy Lang Yarns. Lang współpracuje bardzo ściśle z firmą Adi, wcale mu się nie dziwię, bo to są dwie cudowne firmy
obie prowadzone przez pasjonatów i drutów, i włóczek, będące firmami rodzinnymi. Zastanawiałybyście się, bo wiem, że kiedyś jedna z pań zadała takie pytanie, skoro to są te same druty, a różnią się tylko żyłkami, to czy żyłka Ula Dictus, czyli tej wersji z kotem, różni się od tej normalnej żyłki. W pierwszej chwili ja tak myślę, że one się nie różnią, ale jak tak właśnie na potrzeby filmu zebrałam je tutaj, by Wam je pokazać, to mam wrażenie, taką minimalne wrażenie, że żyłka czarna jest minimalnie grubsza, przynajmniej tak się odbiera, bo wiecie, czasami jest sugestia koloru, że coś odbieramy inaczej, więc mam wrażenie, że żyłka czarna jest minimalnie grubsza, ale tak naprawdę jakoś minimalnie to się w palcach wyczuwa i jest minimalnie, ale to jest też według mnie, no takie może być moje wrażenie, że czarna jest odrobinę bardziej sztywna, czerwona jest bardziej elastyczna, a czarna jest bardziej sztywnawa, ale to tylko biorąc do ręki oba rodzaje drutów to się wyczuwa, bo gdy te odłożę i mam tylko te, to równie je kocham i kocham dziergać na tych drucikach tak samo. To jest właśnie, co chciałabym. O, gdzieś tam jakieś druty poszły na spacer. Więc to swoją drogą mam jeszcze kilka takich rozmiarów, tych złotych. W porównaniu, tutaj one też miały czerwoną żyłkę. No i również w moim futerale z drutami takie druty występują. W dzisiejszym odcinku naszego filmiku przedstawiającym taki krótki przegląd drutów na żyłce stałej, ponieważ druty do klikania, to myślę, że to jest następna inna już opowieść. Przedstawiłam Wam druty bambusowe, oliwne, druty tak zwane na złotej żyłce albo inaczej zwane bazowe, następnie druty lace pokryte białym brązem, a na końcu były nowele, które wybrać. Kochana, ja Wam tego nie powiem, które Wy macie wybrać. Ja lubię dziergać na wszystkich. Różne włóczki wymagają różnych drutów. Można sobie w różnych rozmiarach kupić różne gatunki i wtedy zdobywać własne zdanie i własne opinie, ponieważ to one jest zawsze najcenniejsze. Nie ma drutów dobrych dla wszystkich dziewiarek. Każda musi znaleźć te, które jej odpowiadają. Za uwagę w dzisiejszym odcinku bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w następnym.